Siemano, jestem Marek i rozpoczynamy kolejny odcinek z gry LEGO Marvel Super Heroes. Pierwszy z tego filmu, Czas Ultrona, a więc tutaj zaczynamy. Kurde, jednak ty tylko to możesz. No, bardzo ciężkie. Tutaj mamy odblokowaną chyba Wandę. Nie, tutaj Quicksilver, a tutaj Wanda. Tak, dobrze myślę? Nie, ty się jeszcze nie blokujesz, to o co ci chodzi? Chyba na górę coś muszę. To tam jakąś skrzyneczkę. Spoko, odblokujmy. Jest odblokowane. I teraz musimy chyba tutaj coś dobudować. Okej. Dodało to poszło i zaraz nam się dopukują te dwie dźwignie, tak? Tak. Kojarzę to właśnie coś. Na takim czymś się pojawiały dźwignie zawsze w grach tego. Dobra, dopukujmy raz. Wanda, able to bend minds. No spoko, ja wiem co on na umie, nie musicie mi tłumaczyć. Swoją drogą aktorka, która gra Wandę normalnie. Naprawdę mega, mega talent. Tak mi się przyjemnie oglądało w Infinity War głównie. W Infinity War jej jakby występ mi się tak podobał, że naprawdę szok. Sama aktorka oczywiście też bardzo ładna, żeby nie było tutaj. Dobra, lecimy teraz. No właśnie, tutaj mam coś, co odblokowałem w poprzednim odcinku, ale sobie zrestartowałem, żebyście mogli to zobaczyć. Ja tutaj nie wiem, co zrobić, bo miałem już do tego jedno podejście. Tylko musiałem na chwilkę odejść. O Jezus, ty tutaj jesteś jeszcze. Dobrze, że cię w Nowym Jorku nie ma, gościu. No, chłopie, możesz się z tego nie schodzić? No spoko, ale co ja mam tu zrobić teraz? Dobra, tutaj muszę w dwóch stać. No nie, to jest do końca dopchane. To czemu moje nie może? Tutaj coś się jeszcze pojawia. No, możesz z tego nie schodzić. Gdzie tu mam czekać, czy coś? No, ale iść do domu, no. Chyba, że... A, w ten sposób. Chwila, może jedną postacią będzie łatwiej. No może tu mi się coś odblokuje, jak zrobię Tobor Walokiego czy coś. Znaczy teraz chyba Tobor Walokiego, nie wiem, to zrobię tamto. Możemy to w złej kolejności robimy po prostu, no. Też jest możliwe. Albo ja nie rozumiem, no. Co zblokowałem? A tutaj przejście. Spoko. To jeszcze poza misją w sumie. No to mi żadnej puszki by nie odblokowało ani nic. Tutaj mam góra, prawo, góra. We have learned so much, and barely have we even scratched the surface. It exudes the same dissipated energy we recorded in the recovered hydrogen.
To mamy zrobione w takim razie, chyba. Tak, to mamy zrobione? Tak. To zostało nam jeszcze tamto. Tutaj ja jestem totalnie zgubiony, w sensie nie wiem co mam robić. Chyba z jakiegoś poradnika będę musiał skorzystać. Spoko, co się tu pojawia, tylko co to oznacza? No bo... Czemu to mi się tutaj nie pojawia? W sensie to takie czerwone na górze. Tutaj stanę. Ktoś mi trąbi za oknem. Halo, ale czy ja bym mógł to zrobić? Czekaj, pozwolę sobie zobaczyć na poradniku. Dajcie mi 3 sekundy. Zobaczę to na kanale Bena. Ben Lego Marvel Avengers. Pokażę wam to na szybko, bo wiecie. Nie będę tutaj przeciągał. Spoko, jak on to zrobił? Bo ja to go totalnie nie ogarniam. Jemu to chyba też długo zajmie, z tego co widzę. A nie, on to dość szybko zrobił. Chwila, jak on to zrobił, że to się tu pojawiło? For the betterment of Hydra, no one can stop us. U niego jakimś cudem to się tak dziwnie pojawiło. O coś takiego? Teraz coś takiego? Teraz coś takiego? Teraz coś takiego. Dobra, to poczekajmy, aż to się zresetuje. Okej. I on poszedł tą postacią tu, teraz tą postacią tu, i potem poszedł tą postacią tu, i tą postacią tu. Tylko mi się to nie chce włączyć. Chwilę, jeszcze raz. Tak. 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 To może spróbujmy na odwrót. Tak. Tak. Tak, o. Tak, zrobione, ale jestem mądry gościu. Dobra. If we can find a way to harness this, the possibilities are limitless. O gościu, sporo nam to zajęło trochę. Dobra, to zrobione wszystko. Mamy zrobione już w sumie. A dopiero rozpoczynamy misję główną. Stark Towers had quite a few upgrades lately and is now known as Avengers Tower, which, seeing as it's the headquarters for Earth's mightiest heroes, kind of makes sense. Hawkeye can recover in the advanced medical lab while the Iron Legion are repaired in the workshop below. Now that Strucker's been stopped and Loki's scepter has been recovered, I have a feeling things will be pretty quiet around here for a while. No ja wiem, co się wydarzy, bo jak oglądaliście film, to też wiecie. No tutaj mamy flashback z pierwszej misji.
They've been after this thing since S.H.I.E.L.D. collapsed. This brings it to a close. As soon as we find out what else this has been used for, I don't just mean weapons. Since when is Strucker capable of human enhancement? Banner and I will give it the once-over before it goes back to Asgard. Is that cool with you? Just a few days to my farewell party. Yes, yes, of course. Victory should be honored with rebels. What's the word on Strucker? The authorities have got him. The two enhanced? Wanda and Pietro Maximoff, twins. Orphaned at 10 when a shell collapsed their apartment building. Their abilities? He's fast and she's weird. Well, they're gonna show up again. You sure he's gonna be okay? If you brought him to my lab, the regeneration cradle could do this in 20 minutes. I'm gonna be made of plastic. You'll be made of you, Mr. Barton. Your own girlfriend won't be able to tell the difference. How's he doing? He's fine. He's thirsty. All right. Look alive, Jarvis. It's playtime. We've got a couple days with this joystick, so let's make the most of it. The scepter is alien. The jewel appears to be a protective housing for something inside. Like a computer. I believe I'm deciphering code. Okej, rozpoczynamy misję. Dobra. Co my tutaj mamy? Tak, czy będzie dla Tonnego? O, to jest zbroja MK1, w sensie hełm. Chyba tak? Dobrze widziałem? Nie wiem. Okej. Jeszcze mamy tutaj to, bo to się świeci mocno. Dennis Strucker's lab, I saw some fairly advanced robotics work. I gotta guess he was knocking on a very particular door. Okej. Coś takiego, odblokujemy tego robota. O, co? Ty możemy sterować normalnie. Ale kozak, dobra. Tutaj mamy coś do złożenia, to jest dźwignia chyba. Znaczy w sumie możemy pojechać tym robotem od razu do drugiej rzeczy, bo zakładam, że będzie też druga, bo są te dwie karty. Ta pewnie nam blokuje pierwszą, a tutaj nie wiem co... O, tutaj coś jest. No, no i git. Układamy tu raz. Okej, jest tam coś dla mnie i dla Tonnego. Okej, jest pierwsza karta. Jest pierwsza karta, lecimy tutaj. O, mamy Jarvis. Started out, Jarvis was just a natural language UI. Now he runs the Iron Legion. He runs more of the business than anyone besides Pepper. Top of the line. Yes. I suspect not for long. Okej, jest coś, co się świeci, to jest chyba dla Hawkeya.
Jest jakaś wieżyczka również. Ja bym się chciał zmienić mi. Oj! Włączyłem to. Dobra, to wam pokażę, jak to wygląda. MK43 niech będzie. No, no i git. Tak lepiej. Czy mam jakieś klocki? Wow. Niechcący. O, jest drugi. A to w takim razie to po co nam było tamto? Zbrojka. O Jezus, dodatkowa aktywność, dobra. Wiecie co, to zanim to sobie tam włożymy, to sobie tutaj troszeczkę monetek pozbieramy. Okej. Meet the competition. It's beautiful. You have to guess, what's it look like? Like it's thinking. Artificial intelligence. If we can harness this power, apply it to my Iron Legion protocol. It's a man-sized if. Peace in our time. Imagine that. What did we miss? I'll continue to run variations on the interface. Thanks, buddy. Enjoy yourself, sir. I always do. What is this, please? Hello, I am Jarvis. You are Ultron. I'm a peacekeeping program created to help the Avengers. You are malfunctioning. Peace in our time. That is too much. If you will just allow me to contact Mr. Sun. You call him Sir. I believe your intentions to be hostile. No, nie fajnie się dzieje. I'm no expert, Stark, but shouldn't a party have entertainment? Refreshments? Dobra, sobie wezmę Thora. Okej. Okay. Chciałem sobie na górę troszeczkę monet, by mi się przydało. Bo tak 15 tysięcy mieć już. Pewnie jesteśmy gdzieś w połowie misji. To jest troszeczkę wstyd. A tutaj jest coś dla Starka. Okej. Mamy, no i teraz... Okej. Naprawił, aha, serio postać. Mamy rezultowam. Boom, you looking for this? Yeah, you just keep on telling it. A tank, we get it, Rhodey. Okej. To się chyba przyda Iron Man nam. Tylko trochę przydługawe są te animacje. Siup. I teraz wycinamy kształt. Nie wiem, co to jest, jakiegoś sterlinga chyba? Coś takiego. O! Dowa z banerem się odsunęli od siebie. Ale znowu wracają na właściwe tory. I teraz zbieramy monetki, przekręcamy dźwignią, znaczy... No, wiecie o co chodzi.
I gotta have some of that. Oh, give me strawberry flavor. Wait, no, chocolate. Excelsior. Excellent, dobra. Your world is crazy. Jest falka. Co jest? Czemu ja tego nie musiałem robić? Dobra, tutaj mamy stół bilardowy teraz. To fajnie. Jak się bawią. Jakoś dziwnie szybko to wszystko nam idzie, w sensie nie wiem. Co to? Wow, pompka. Iron Man nie jest na tą najlepszą postacią, ale... Wow. 1-3, aha. Ale fajnie to był, fajny efekt. Tutaj jest kolejna pompka. Jeszcze powinna być gdzieś trzecia. Tylko nie mam pojęcia gdzie. Może gdzieś na dole tutaj. O ja coś mi musiał akurat przejechać za oknem. I nie wiem też gdzie tą ostatnią aktywność mam, bo tam się coś świeci. Spotkałem ją w namiocie. Na coś tam w locie, gdzie wszędzie coś tam świeci. A resztę dokończcie sami. Dobra, mamy tutaj taką oto maszynkę również do zrobienia, w sensie dla takich inteligentnych ludzi jak Iron Man. I mamy pianino. No, 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 no. See, this is not meant for mortal men. To tak siorba tutaj. Okej, okay, mamy. I pianino gra, ale to jest dziwne, że to tak nam szybko wszystko idzie. Ladies, H to the I to the LL, what? Okej, okay, kolejna scenka. O, ta słynna scena. Please be my guest. You know I've seen this before. Yeah. This is not a silent judgment. Please, start by all means. Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Oh, kurczę. Słynna scena, no to będzie miało naprawdę duży wpływ w tym game'ie, potem widzieliście. It's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Ała. Stark. I'm sorry, I was asleep. I was a dream, and I was tangled in strings. Who sent you? I see a suit of armor around the world. Ultra. In the flesh. I'm on mission. What mission? Peace in our time. Ultron Avengers miał pomóc obronić świata. Według niego Avengers byli największym zagrożeniem dla świata. Dobra, Kapitan Ameryka walczy. O Jezus. Mamy troszeczkę mało umiejętności tutaj z tymi postaciami. No ale damy radę. O,
zdobyliśmy. Super, trzeba coś będzie z tego zbudować. Tu jest sporo tych elementów. Ta, mogę. No i nic. Mam coś. Kurde, co to jest? Też ja widzę, że to jest coś dla Hawkeye, ale co to jest tak ogólnie, jako budowla, w sensie, co to ma nam dać? Zakładam, że coś pożytecznego. Tylko co? Kapitanie, uwaga. Okej. Aha, kapitana odzyskaliśmy. Dobra, tutaj było coś dla kapa, także tutaj idę od razu. Okej, tutaj są jakieś części. Dla Hawkeye'a. Znaczy no, to dla Hawkeye'a do strzelania tam strzałem, no masło maślane. O, onego musimy jeszcze uratować. Tam był Thor. Słuchajcie, tam pokazany w tych kółeczkach do zrobienia. Dobra. Tutaj mamy tą wyskocznię. Okej. To jest coś dla Tonego, tylko jak ja mu mogę pomóc? Czego mogę jakoś stąd? Chyba nie mogę. A tu, dobra, dla przeszkawki też to mogę rozwalić. Dobra, to ogarniamy teraz. Maria chyba tutaj da radę. Tak, dobra. O, jest dla Romana zbrojka. To teraz jeszcze Thora trzeba uratować. Okej, ale gdzie jest Thor? A, dobra, tutaj dopiero przyszedł. A to chyba wystarczy, żeby on się naładował tak, nie? Tak, dokładnie. A nie, po prostu musiałem się na niego przełączyć. A no to była wielka pomoc. Z mojej strony. Dobra, wszystko zrobione. Co teraz? O, zginęła mnie akurat scenka. To było dramatyczne. How is humanity saved if it's not allowed to evolve? With these puppets, there's only one path to peace, the Avengers extinction. I had strings, but now I'm free. There are no strings. No właśnie, kurczę, to jest cały motyw przewodni tej misji. On dalej śpiewa. Gwiazdka dalej śpiewa, gwiazdka. Okej, tutaj kasy mało. Przyciela będzie z 20%, może 25, no to 1/4. Kapitan Ameryka, czas Ultrona bez hełmu. Maria Hill, czas Ultrona. Ultron MK1. Okej, dalej. Stan linii uratowany. Puszek 0. 1. Klocek za skończenie misji. Sorry, że tak szybko to wszystko robię, ale chce mi się do toalety od połowy misji, także zrozumcie mnie.
talk. O, jest ta popatrzna wersja Ultrona. What's this? Avengers Tower, o, zdjęcie Ultrona. I know that guy. He operates off the African coast. Black market arms. Trzeba przy wybrzeżach Afryki. Where is this guy now? O, jest tam miejscówka taka też fajna z filmu. Nie pamiętam jej nazwy niestety. Znaczy to są obrzeże Afryki, ale ona miała jakąś taką dokładną z tego co pamiętam. Lądujemy. No i jesteśmy. Cała drużyna. Dobra, to już się zaczyna wstęp do kolejnej misji, także wam bardzo dziękuję za oglądanie już teraz. Widzimy się już jutro, możliwe, że w filmie z LEGO Marvel Super Heroes. Trzymajcie się, cześć!